Jutro, proszę Państwa, dzień bez samochodu. Czy w dobie kryzysu takie akcje mają sens i przynoszą korzyści ekologiczne? O tym już teraz będę nad tym się zastanawiał z prezesem Polskiego Forum Klimatycznego, Robertem Jankowskim, którego bardzo serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy pan prezes, jeśli ma samochód, oczywiście, kiedykolwiek korzystał z darmowego przejazdu komunikacją publiczną właśnie w dniu bez samochodu? No niestety nie, panie redaktorze, bo tak się złożyło, że w tym akurat dniu do Poznania nie jeździłem. Rozumiem, ale czy takie dni wobec tego mają sens? Tak, oczywiście. Ja jestem gorącym zwolennikiem takich dni, jako inicjatywy Unii Europejskiej, ale uważam, że takie dni powinny trwać cały rok, a nie tylko jeden dzień. No tak, tylko kto by za to płacił? Panie redaktorze, są takie miasta na świecie, ale w Polsce również, gdzie komunikacja miejska jest całkowicie darmowa. I to się bilansuje i nie ma problemów z tym żadnych finansowych. No tak, właśnie to ta kwestia bilansu, ile by musiał wtedy kosztować rozumiem, żeby był za darmo, tak? Pan sugeruje, że byłby za darmo i by się bilansowało. No jestem ciekaw, w jaki sposób, ale wobec tego porozmawiajmy o tych korzyściach. Co pana zdaniem przynoszą takie dni? No przede wszystkim są bardzo duże korzyści ekologiczne i klimatyczne. Ja to prawda nie korzystam z darmowej, ale czasami jak mam coś do załatwienia w Poznaniu, to korzystam z PKP. Mam parking buforowy w miejscowości Dopiewo, stawiam tam samochód, jadę sobie pociągiem, tanio, szybko, zatłoczonym czy nie zatłoczonym, bo tam podobno... Nie, generalnie to są tak umiarkowanie, w godzinach porannych trochę dużo ludzi jest, w godzinach takich południowych mniej. W każdym razie załatwiam, co potrzebuję, na piechotę sobie chodzę po Poznaniu, po różnych urzędach, lekarzach i tak dalej, wracam do domu, jak mówię, tanio, szybko, ekologicznie, bezpiecznie przede wszystkim. No i tylko, że takich parkingów to buforowych to powinno być nie 1 czy 2, 5, ale 50 do 100 na wszystkich wlotach do Poznania. No i przede wszystkim komunikacja miejska powinna być zorganizowana porządnie, a z tym mamy w Poznaniu wielki, wielki problem. No właśnie, bo przeciwnicy takich akcji i zmiany w ogóle przyzwyczajeni mówią tak, komunikacja miejska jest zbyt wolna, pojazdy są zatłoczone, no i też stoją w korkach. Czy pan się zgadza z takimi opiniami ludzi? No, to znaczy powiem panu tak, organizacja komunikacji miejskiej to jest wielkie wyzwanie. Ale to się wpisuje w szerszą taką koncepcję tego, że miasto takie jak Poznań zasługuje przede wszystkim na gospodarza, który pochyli się nad problemami mieszkańców i będzie je rozwiązywał, a nie człowiekiem, który ma zalety ideologicznie i tylko to go interesuje. No to tutaj już pojawia się wątek bezpośrednio zarządu miasta, czyli rozumiem, że dla pana te działania, które obserwujemy teraz w Poznaniu, pan je krytycznie ocenia, tak? No, one mają niewątpliwie związek z tym dniem bez samochodu, prawda? Tak, oczywiście. Ja się przyglądam na przykład problemowi Stadionu Szyca, gdzie się ludzie w referendum wypowiedzieli, że oni chcą tam mieć takie centrum ekologiczne, gdzie można by stworzyć rzeczywiście tak zwany rajski ogród, połączenie gaju tlenowego z względami permakultury, centrum terapii senioralnej, dotlenienia i tak dalej, a tu się nagle okazuje, że nie. Na poziomie zarządu miasta takie są propozycje utrącane. A to się przecież to byłaby pełna właśnie ekologia i walka z klimatem, zmianami klimatycznymi, nie też. No tak, no to jest jeden z przykładów, ale wróćmy do tej komunikacji, bo tutaj o dniu bez samochodu mowa. Jak się okazuje, no są różne firmy, które sprawdzają, czy tego dnia coś się zmienia na drogach, czy skrócił się korki, czy skróciły się korki, czy samochodu było mniej i tak dalej. No i z tych badań wynika, że od lat w tej sprawie niewiele się dzieje. Trudno dostrzec jakieś takie namacalne efekty dnia bez samochodu. To jest raptem tam 0,% to moje pytanie, czy wobec tego to ma sens w ogóle? Panie redaktorze, człowiek, to się mówi, to jest taki stwór swoich nawyków. Jeżeli chcemy w człowieku wyrobić nawyki, że on będzie korzystał z komunikacji miejskiej, stawiał samochód na parkingu buforowy i nim nie jeździł, to musi trwać. To musi być codzienność i to musi trwać jakiś czas. Jeżeli się takie nawyki w ludziach dojeżdżających do Poznania wyrobi, to wtedy będą też i wyniki statystyczne. A jednorazowa akcja, ona jest fajna jako promocja, jako powiedzmy element edukacyjny, ona nie da trwałych skutków, jeśli jest tylko jeden dzień w roku.
No i, po prostu nie no, da. No. Tak, no jak życie pokazuje, no nie przynosi efektów, ale może faktycznie trzeba tutaj małych kroków albo konkretnych i zdecydowanych. Pan mówił o tej komunikacji. Bez dobrej komunikacji rozumiem, że rozwiązania takie prokomunikacyjne, takie, żebyśmy wszyscy zaczęli korzystać częściej, lepiej z transportu miejskiego, komunikacji miejskiej, zależą właśnie od tego, jak będzie ta komunikacja zorganizowana. Dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. No niestety z mojego oglądu ona nie jest zorganizowana dobrze w Poznaniu, ale, no bo to urzędnicy to organizują. Natomiast gdyby tak się złożyło, że prezydent miasta zdecydował się posłuchać głosu mieszkańców w postaci na przykład rozmów z różnego rodzaju ciałami społecznymi, to ci społecznicy zorganizowani w różne stowarzyszenia nie mogliby mu podpowiedzieć, gdzie zorganizować, jak lepiej, w jaki sposób i wtedy byśmy doszli do takiej sytuacji, że ta komunikacja by dobrze działała w Poznaniu. Mhm. No ale nie ma dialogu między prezydentem a społecznikami Poznania. Dlaczego nie. źle działa? Co panu się nie podoba w organizacji komunikacji miasta Poznania? Oj, dużo by to mówić, panie redaktorze. No ale takie podstawowe kwestie, które by zmieniły, które by mogły poprawić sytuację. Przede wszystkim to są bardzo powolne autobusy. I co prawda w tej chwili próbuje się to jakoś tam robić, to są te wydzielone takie właśnie lanes dla autobusów, ale to nie spełnia swojej funkcji tutaj. Tutaj szereg rzeczy można byłoby zmienić, zaczynając na przykład od zainstalowania tych liczników tak zwanych zielonych świateł, które są po szeregu miast w Polsce instalowane, jak również zrobić tak zwaną elastyczną przepustowość, czyli jak są trzy pasy ruchu, to kiedy jest rano i dużo ludzi wjeżdża do Poznania, to dwa pasy powinny prowadzić do Poznania, a jeden poza, ale po południu, kiedy ludzie wyjeżdżają, to powinny dwa pasy prowadzić, wyprowadzać, a jeden tylko być pasem dojazdowym. To jest kwestia po prostu ustawienia świateł i nic więcej. No ale to by nas zachęcało do korzystania. To na całym świecie stosowane takie rozwiązania. Ale to jest świetny pomysł, oczywiście pod warunkiem, że uniknęlibyśmy wypadków, ale to byśmy wręcz zachęcali poznaniaków, by zostali w tych samochodach, prawda? Czy Wielkopolan? Panie redaktorze, tu jest potrzeba, jak to się mówi, kompleksowego podejścia. Po pierwsze, lepiej zorganizowana komunikacja zbiorowa w tym momencie mogła być również tańsza, bo by więcej ludzi nią jeździło, parkingi buforowe i wtedy byłoby mniej samochodów na ulicach, czyli znowu ta komunikacja by działała lepiej, ale przede wszystkim w różnych takich małych, szczegółowych miejscach, gdzie widać wyraźnie, strona społeczna widzi, gdzie są jakieś takie zacięcia, momenty do naprawienia, to powinien być dialog prezydenta ze stroną społeczną, a tego nie ma. No nie tylko w tym aspekcie, ale bardzo wielu, niech pan popatrzy na przykład zagospodarowanie Doliny Warty, gdzie już od wielu lat się mówi o tym, żeby na Warcie pobudować przepływowe elektrownie, nawet Cegielski taki prototyp zrobił, nie ma żadnego zainteresowania. A miasto miałoby tanią energię elektryczną dla ludzi, czy nawet darmową. No kto wie, czy się miasto... Poznanie na przykład, tak, nie? Kto wie, czy się miasto nie obudzi, albo nie zostanie zmuszone do tego, żeby się obudzić. Chociaż oczywiście najczęściej, jaki argument, jaki słyszymy, to jest jeden argument, wszystko wina rządu, więc jakby no tutaj wtedy trudno dyskutować o jakichś rozwiązaniach, które mogłyby miastu po prostu mieszkańcom pomóc, prawda, w konkretnych sprawach. Ale pan tutaj zwrócił uwagę na sprawę też parkingów buforowych tak zwanych na obrzeżach miasta, które by zatrzymywać, powiedzmy przeorganizowywały, tak, ruch do centrum, zmniejszały liczbę samochodów wjeżdżających do miasta. To jest temat, który można powiedzieć przewija się tutaj w dyskusjach od wielu lat, ale efektów ja cały czas nie widać. No może poza pojedynczymi miejscami, gdzie można zauważyć, że na przykład, nie wiem, przy cmentarzu Junikowskim, tak, bardziej parking, który miał służyć jako parking cmentarny, jest wykorzystywany de facto jako parking buforowy, no bo tam ludzie faktycznie z ościennych gminy zostawiają swoje samochody i wsiadają przez wygodne przejście na przystanek tramwajowy, wsiadają do tramwaju. Ale ile jest takich miejsc? Oczywiście, panie redaktorze, tych miejsc jest zdecydowanie za mało. Ja sam przetestowałem parkingi buforowe, ale powiązane z koleją. Mhm. I w miejscowości Dopiewo już od dłuższego czasu i poruszam się do miasta koleją. To jest bardzo wygodnie. Jadę szybko, jadę tanio, jadę bezpiecznie.
odpocznę sobie przy okazji, jeżeli coś tam się, jestem zmęczony, a potem mam okazję sobie nogi rozruszać w mieście, bo jak przejdę urzędu wojewódzkiego, na przykład na Mickiewicza do przychodni, gdzie chodzę, no to sobie przejdę sobie na piechotę, tam nie muszę nic tego. No i to jest same korzyści. No ja to widzę same korzyści. Tylko tyle, że tych parkingów na szosach dojazdowych do Poznania jest ich no, znikoma ilość, no. A powinny być. No tak, czyli to jest wielkie zadanie po prostu głównie dla władz miasta. Jak się z nich, z tych zadań wywiązują, no to każdy może ocenić osobiście, korzystając po prostu czy z miejskich komunikacji, czy właśnie z tych parkingów buforowych. Na koniec, panie prezesie, mam tutaj taką informację też, że przygotowuje pan w najbliższym czasie jakieś warsztaty. Zmienimy trochę temat, bo chciałem zapytać o warsztaty zajęć dla obronności. Co to jest za impreza, dla kogo i kiedy przewidziana? Panie redaktorze, czasy mamy takie nastały, że musimy wszyscy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Uh-huh. I dlatego organizujemy tutaj na początku października, to będzie wydarzenie na Facebooku ogłoszone, tak zwane zajęcia warsztatowe z samoobrony w systemie Krav Maga oraz połączone z takimi elementami survivalu, bushcraftu, jak również czerwonej taktyki, czyli ratownictwa pola walki, czyli generalnie mówiąc ratownictwa życia w przypadku jakichś wypadków. No i tutaj mamy bardzo dobrego trenera, bo to jest najlepszy trener do Krav Maga, to jest Paweł Jóźwiak z Poznania, który prowadzi tutaj szkołę, jest trenerem, zresztą służb mundurowych również. I zachęcamy wszystkich, żeby po prostu przyszli i poćwiczyli sobie takie podstawowe umiejętności, które umożliwią im prawidłowe przeżycie w sytuacji jakiegoś zagrożenia, a te zagrożenia idą, nadchodzą. No. Czyli rozumiem, że na razie czekamy jeszcze na szczegółowe informacje, zaproszenia, które będą publikowane w sieciach społecznościowych. Tak, oczywiście. Bardzo panu dziękuję, panie prezesie, za znaleziony czas i za komentarz, za rozmowę.